Minęła 16. Michał Trześniewski, zapraszam na serwis informacyjny w Telewizji Republika. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk wygłosił przemówienie w Sejmie. W jego trakcie padła ważna deklaracja dotycząca ludobójstwa na Wołyniu. Stefanczuk zapowiedział, że Kijów zgodzi się na ekshumację pomordowanych Polaków. Szanowni przyjaciele, zbliża się 80. rocznica straszliwych wydarzeń na Wołyniu. Rozumiemy wasz ból po stracie swoich najukochańszych. Wszystkim rodzinom i potomkom ofiar ówczesnych wydarzeń na Wołyniu składam wyrazy szczerego współczucia i wdzięczności za podtrzymywanie światłej pamięci o swoich przodkach. Życie ludzkie jest równie cenne, niezależnie od narodowości, płci, rasy czy religii. I z tą świadomością będziemy współpracować z wami, drodzy polscy przyjaciele, akceptując prawdę bez względu na to, jak bolesna może ona być. Cały czas władze Ukrainy nie chcą uznać mordów dokonywanych na Polakach za ludobójstwo, komentował wystąpienie Rusłana Stefanczuka w Sejmie analityk do spraw wschodnich Grzegorz Kuczyński. Przewodniczący Stefanczuk mówił o wydarzeniach na Wołyniu, co wskazuje na to, że tutaj mamy problem z tym, żeby strona ukraińska chciała w końcu otwarcie powiedzieć, nazwać to, co się wtedy wydarzyło, co się przydarzyło Polakom z rąk Ukraińców. Mam nadzieję, że to jest jakiś początek krótkiej drogi do zamknięcia tego tematu, bo ja przypomnę, Ukraina odzyskała niepodległość ponad 30 lat temu. Zmieniali się tam prezydenci, zmieniały się rządy i do tej pory ta sprawa wciąż ciąży na naszych relacjach, więc coś jest nie tak. Teraz mamy wojnę i też słyszę głosy o tym, że nie powinniśmy podnosić tego tematu, bo Ukraina walczy o własną niepodległość i jednocześnie broni Polski. No wydaje mi się, że jeśli teraz właśnie nie załatwimy tej sprawy, no to tej sprawy nie załatwimy przez kolejne 10, 20, 30 lat. Jeśli ktoś mówi, że przypominanie o Wołyniu jest tak naprawdę na rękę Moskwie w tej chwili, no to ja się pytam, to dlaczego w końcu Kijów tej sprawy nie zamknie, nie przeprosi za ludobójstwo i wtedy Rosja straci argument. Tym bardziej, że Zełenski nie jest zakładnikiem nacjonalistów ukraińskich, jak chociażby Petro Poroszenko. Posłowie opozycji domagają się dymisji ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Dzisiaj w Sejmie pytali go o sprawę rosyjskiej rakiety, której fragmenty spadły na teren Polski. Mówią, że polskie niebo nie jest chronione, a ministerstwo zataja informacje i udaje, że wszystko działa. Zdaniem szefa MON, politykom opozycji nie chodzi o bezpieczeństwo, a robienie politycznej hucpy. Dzisiaj trzeba postawić bardzo jasną tezę, że wy utajniliście kwestię upadku rakiety pod Bydgoszczą po to, żeby chronić Kaczyńskiego. Po to, żeby chronić człowieka, który de facto w tej sprawie podjął decyzję. Bo Jarosław Kaczyński podjął w tej sprawie decyzję i podjął ją za pana. Zawsze zdawałem sobie sprawę, że posłowie opozycji są słabo zorientowani w sprawach wojskowości i nie znają procedur ani przepisów prawa. Ale nawet mnie zaskoczyło, że domagają się przedstawienia klauzulowanych informacji na otwartym posiedzeniu Sejmu. Być może to po prostu głupota. A być może celowe działanie, aby dostarczyć Putinowi newralgiczne informacje dotyczące naszego systemu bezpieczeństwa. Chcę mocno podkreślić, że wszystkie informacje, które można było publicznie powiedzieć w tej sprawie, przedstawiłem na konferencji 11 maja tego roku. Nie macie moralnego prawa wypowiadać się w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Dlatego, że przez lata waszych rządów uczyniliście Polskę bezbronną, a wasz ewentualny powrót do władzy może skończyć się ponownym osłabieniem bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Polska jest coraz bliżej powstania pierwszej elektrowni jądrowej. Dzisiaj podpisano umowę, która określa zasady współpracy z firmą Westinghouse.
Pierwsza elektrownia atomowa w naszym kraju ma powstać w gminie Choczewo na Pomorzu. Zgodnie z planem zostanie oddana do użytku w 2033 roku. Te wszystkie kroki przybliżają nas do rozpoczęcia budowy w 2026, a tym samym coraz bardziej czynią realistycznym pierwszą produkcję energii jądrowej w 2033 roku, a tym samym pozwolą nam zrealizować cel, jakim jest 1/4 produkcji energii w polskim systemie energetycznym z energii jądrowej. 75 lat temu, 25 maja 1948 roku, komuniści zamordowali rotmistrza Witolda Pileckiego. Zdobył on sławę między innymi dzięki temu, że dał się aresztować, by trafić do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz i zdobyć informacje o panujących tam warunkach. W dzień egzekucji Pileckiego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Rano prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Schwytany przez komunistów, mimo tego, że mógł przecież zaraz po II wojnie światowej pozostać na Zachodzie, gdzie dołączył do drugiego korpusu po opuszczeniu obozu jenieckiego po powstaniu warszawskim, mógł ocalić swoje życie, nie wrócił z powrotem tutaj do tej Polski, którą do samego końca chciało oswobodzić, wyzwolić. I ostatecznie tu właśnie, dokładnie 75 lat temu, 25 maja 1948 roku, został rozstrzelany przez komunistów w wyniku zbrodni sądowej. Rotmistrz Witold Pilecki, bez wątpienia postać niezwykła, wielki patriota, człowiek niezwykłej szlachetności, jest właśnie światowym symbolem bohatera walki z totalitaryzmami. Walczył z obydwoma totalitaryzmami o wolność swojej ojczyzny, o wolność i prawa człowieka. Z totalitaryzmem hitlerowskim, niemieckim i z totalitaryzmem sowieckim. Cześć i chwała bohaterom. Telewizja Republika obchodzi 10. urodziny. Z tej okazji mamy zaszczyt zaprosić Państwa na transmisję uroczystej gali, która rozpocznie się o godzinie 19. Galę poprowadzą Ilona Januszewska oraz Adrian Stankowski. Podczas wydarzenia zostaną wręczone nagrody w 4 kategoriach: ekonomia, kultura, polityka oraz nagroda widzów. Ta ostatnia dzięki Państwa głosom trafi do doktora Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Gwiazdą muzyczną wieczoru będzie zespół Kombi Sławomira Łosowskiego. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę rozmowa redaktora Marcina Bąka. Do zobaczenia w kolejnym serwisie o godzinie 17:00.